Jarosław Kampel, Andreas Jonsson, Grigori Łaguta, Troy Bachelor. Jarek Kampel prawdopodobnie nic nie zmieniał w swoim motocyklu, mimo tego, że przyjechał na drugiej pozycji. On po prostu ma powtórzyć tak dobry start, jechać troszkę inną linią toru jazdy niż to robił w poprzednim wyścigu, a zwycięstwo będzie miał w kieszeni. Nerwowo tam jest. Wszyscy czekają na start do tego wyścigu. Tomasz Kaszyński, menadżer Tomasza Golowa. Jarosław Kampel, pierwsze pole startowe, doskonale ruszył. Co zrobi Bachelor? Wyjeżdża mu tam Andreas Jonsson. Kampel jest na prowadzeniu. Co się stanie z Bachelorem? Jedzie bardzo szeroko, goni go, wypycha go Andreas Jonsson. Bachelor jest na razie drugi, ale Grigori Łaguta teraz wypchnie go. Teraz wielka szprycza, to sytuacja wymarzona. Bachelor zamyka stawkę. Kampel na prowadzeniu. Andreas Jonsson, Andreasie, prosimy cię, wytrzymaj to, bo tak będzie dla wszystkich najlepiej. Fenomenalne emocje za chwilę. W ostatnim wyścigu dnia Tomasz Golob zmierzy się z Lee Adamsem i to za ten pojedynek zadecyduje o tym, kto zagarnie puchar, trofeum imienia Ove Fundina na własność. Jarosław Kampel wytrzymał tę presję. To już jego szósty start w dniu dzisiejszym. Jarek Kampel, Jarek, dziękujemy ci. Ciągle jesteśmy w grze. 3 punkty Kampel, 2 Grigori Łaguta, 1 punkt Andreas Jonsson. Andreasowi również dziękujemy. I Troy Bachelor przywozi 0. A więc jak teraz musi się gotować tam w australijskim teamie? Jak musi być gorąco pod czapką, a za chwilę pod kaskiem, który założy na głowę Liada? W poprzednim wyścigu chcieliśmy stawiać szampany. Australijczycy powinni stawiać szampany Szwedom, Lindbeckowi. Tym razem wydaje mi się, że to my możemy dużo zawdzięczać Lagucie, który doskonałą robotę wykonał z naszego punktu widzenia, wchodząc bardzo ostro pod lewy łokieć Bachelora, wypychając go na zewnętrzną część toru do tego stopnia, że skorzystał z całej tej sytuacji jeszcze Andreas Jonsson i pozostawili daleko z tyłu Australijczyka, który jak widzimy walczył bardzo ostro. Cały team dopingował, Jason Crump, Bachelora, bo faktycznie ta sytuacja dla nich bardzo korzystnie układała się jeszcze po wyjściu z drugiego łuku pierwszego okrążenia. Wielkie brawa od polskich kibiców dla Jarosława Kampela. On już teraz może się napić czegoś chłodnego i ze spokojem oczekiwać na to, co wydarzy się w ostatnim wyścigu. Trafiamy na pierwsze miejsce klasyfikacji. Polacy przed Australijczykami, a więc wytrzymał z tym jokerem Marek Cieślak. Tylko teraz znowu Golob. Ileż to już razy Golob decydował o losach polskiej drużyny.